Spójrzmy teraz na ćwiczenie czwarte, czyli tutaj, żeby przejść do postaci iloczynowej, to wyłączmy sobie 5x przed nawias. Czyli gdy wyłączymy 5x, no to podzielimy. 5x kwadrat podzielić przez 5x to będzie x, odjąć 3 piąte, no i tyle. No bo gdybyśmy wykonali mnożenie, czyli 5x razy x to 5x kwadrat, 5x razy minus 3 piąte to minus 3x, i to już będzie postać iloczynowa. Tutaj zobaczcie, oczywiście będziemy mieli mnożenie. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj zaczniemy od tego, że mamy 16x kwadrat, czyli wyłączymy sobie 16 przed nawias, czyli w nawiasie będziemy mieli x kwadrat odjąć 1 szesnasta. No bo gdy włączamy tą 16, to wykonamy sobie dzielenie. 16x kwadrat przez 16 to będzie x kwadrat, minus 1 przez 16 to minus 1 szesnasta. No i teraz zauważcie, że tutaj w nawiasie mamy wzór skróconego mnożenia, ponieważ x kwadrat odjąć 1 szesnasta możemy zapisać, że x podnosimy do kwadratu, następnie podnosimy także do kwadratu 1 czwartą, bo to będzie 1 szesnasta. Specjalnie w ten sposób to sobie zapisałam, żebyście widzieli, że dzięki temu mamy wzór skróconego mnożenia, bo mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, co możemy zapisać jako a odjąć b razy a dodać b. No czyli teraz zapiszmy to właśnie w takiej postaci. Zatem nasze a to będzie x, b to będzie 1 czwarta, czyli 16 przepiszmy, a tu mamy x odjąć 1 czwartą razy x plus 1 czwarta. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tutaj także najpierw wyłączmy dziewiątkę przed nawias, czyli w nawiasie mamy x kwadrat odjąć 8 dziewiątych. No i tutaj także mamy wzór skróconego mnożenia, dokładnie ten sam, który mamy wyżej. Może to sobie na razie przepiszmy, ponieważ możemy zapisać, że to będzie tak. X, nawet zapiszmy sobie ten nawias, do kwadratu, czyli a to będzie x odjąć. No i teraz co podnieść do kwadratu, żeby mieć 8 dziewiątych? Czyli możemy to sobie zapisać, że mamy pierwiastek z 8 dziewiątych do kwadratu, bo to będzie 8 dziewiątych. Jeszcze na chwilkę się na tym skupmy, ponieważ to, co mamy tutaj, czyli ten pierwiastek z 8 dziewiątych, możemy zapisać, że to jest pierwiastek z 8 przez pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to będzie 3, natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek z 8, to 8 to będzie 4 razy 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 2. No i to sobie teraz zapiszmy tutaj, czyli mamy 2 pierwiastki z 2 przez 3. Zatem to, co mamy tutaj, zapiszemy, że to będzie ten x, jeszcze weźmy to sobie w nawiasie do potęgi drugiej, odjąć. Tutaj mamy 2 pierwiastki z 2 przez 3 do kwadratu, no i to będzie nasze a, to będzie b, zgodnie z tym wzorem. Mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, czyli możemy sobie to, co mamy tutaj, zapisać, że mamy 9 w nawiasie x odjąć 2 pierwiastki z 2 przez 3, a w drugim nawiasie x dodać 2 pierwiastki z 2 przez 3, no i mamy postać iloczynową.